Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest specjalny skaner Defense 24. Rok wojny. Co wiemy o Rosji? Na wstępie zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. A dzisiaj gościmy wyjątkowe osoby. Jest z nami generał Brygady Rezerwy Jarosław Kraszewski, były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu. Oraz moi redakcyjni koledzy. Juliusz Sabak. Dzień dobry, Juliusz. Dzień dobry. Oraz dr Marek Kozubel. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie, pozdrawiam. Korzystając, że jest z nami doświadczony wojskowy, panie generale, chciałem pana zapytać o charakterystykę armii rosyjskiej, wojsk inwazyjnych rok od momentu rozpoczęcia frontalnej inwazji. Czy Rosjanie się skompromitowali w okopach, pana zdaniem? Panie redaktorze, bardzo dobre pytanie i sądzę, że będzie ono wątkiem do niejednego doktoratu, a może i nawet rozpraw habilitacyjnych, które za niedługo powstaną. No, według mnie po roku mamy obraz kompletnie innej armii, czyli 24 lutego ubiegłego roku zobaczyliśmy zaplanowaną w taki, a nie inny sposób operację połączoną, bo mimo że polityka kremlowska nazwała to operacją specjalną, była to operacja połączona, która miała na celu w krótkim czasie opanowanie pewnych celów położonych na terytorium Ukrainy, przede wszystkim wschodniej Ukrainy, doprowadzenie do paraliżu obecnej ekipy rządzącej, przejęcie Kijowa, ustanowienie swoich władz tutaj w obszarze Donbasu, bo to ten jest kluczowy, i przejęcie kontroli nad kluczowymi zakładami, fabrykami ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, wydobywczego, bo obiekty infrastruktury krytycznej były im niezbędnie potrzebne. Stało się trochę inaczej albo zupełnie inaczej niż wywiad i rozpoznanie rosyjskie przewidywali. Ukraińcy zaczęli stawiać mocny opór, no i ta armia, która chciała przeprowadzić operację połączoną, z dnia na dzień zaczęła się przeistaczać w bezwzględną machinę prowadzącą, w mojej opinii, wojnę totalną. I mamy do czynienia w tej chwili z rozwalaniem wszystkiego, co ta machina napotyka na swojej drodze, bo obrazy przekazywane właśnie z tej linii styczności wojsk i nie tylko tamtędy, którędy przeszły pododdziały Federacji Rosyjskiej, pokazują jednakowoż, że nie jest to operacja specjalna, której celem było doprowadzenie do upadku obecnego rządu i prezydenta. Jest to po prostu wojna totalna, gdzie najwięcej cierpią na tych działaniach niewinni Ukraińcy, mieszkańcy tych poszczególnych obszarów, którędy przechodzili, bądź też już zajęli i dalej są pododdziały rosyjskie. Na kanwie tego no, mieliśmy i mamy dalej na szczęście obraz tego, że armia ta jest niewyszkolona, nie jest zgrana, nie ma motywacji. To jest największy w tej chwili chyba problem armii Federacji Rosyjskiej. Żołnierz jest mało albo w ogóle nie jest zmotywowany do tego, żeby podejmować jakiekolwiek działania. Do czynienia z tym drugim przypadkiem mamy przede wszystkim po ogłoszeniu przez Putina mobilizacji w liczbie 300 tysięcy żołnierzy zmobilizowanych. Mamy do czynienia z okresami od 24 lutego, gdzie praktycznie śmigłowce były nieużywane. Mamy okresy, gdzie lotnictwo to szybkie było mało albo w ogóle nieużywane. O marynarce wojennej to tylko słyszymy, albo blokuje,
albo z pokładów okrętów wystrzeliwane są pociski manewrujące. I w tej chwili mamy do czynienia z tym, w czym Rosjanie są niestety dobrzy i mają duży potencjał, czyli walka ogniowa i totalne rażenie ogniowe w wykonaniu przede wszystkim wojsk rakietowych i artylerii, z podkreśleniem tego drugiego członu tych wojsk, czyli artylerii, bo tego mają mnóstwo. Amunicja klasyczna, ta odłamkowo burząca, nie jest zbyt droga, jest łatwa w wykonaniu, szybka w produkcji. Rosjanie mogą to robić, natomiast gorzej będzie z systemami rakietowymi. Mamy też do czynienia, szanowni panowie, z czymś, o czym się mówi od pewnego czasu na świecie, czyli z kolejną odsłoną, jak używać bezpilotowce drony w konflikcie zbrojnym. Po pierwsze, to był Azerbejdżan, Armenia, na większą skalę, gdzie te drony były używane. No oczywiście nie byłbym sobą, jakby nie wspomniał o Afganistanie, no bo jednak w Afganistanie te bezpilotowce, ale już takiej klasy strategicznej, były wykorzystywane, ale nie w takiej formule, jak tutaj mieliśmy, czyli te metody saturacyjne, gdzie leci jeden dron, tak zwana matka, i za nim podążają kolejne w celu wykonywania uderzeń na infrastrukturę krytyczną przeciwnika. No i tutaj, żeby za długo nie rozwodzić się na ten temat, to właśnie ta operacja specjalna, straty w ludności cywilnej, to przede wszystkim załamanie woli walki Ukraińców. Co w mojej opinii na szczęście Putinowi się nie udaje, a wręcz przeciwnie, z każdym dniem motywacja Ukraińców do obrony własnego państwa, kraju, granic jest coraz większa i z tego, co podają najnowsze badania, nawet po wykonaniu uderzenia bronią jądrową, Ukraińcy są dalej w stanie bronić swoje państwo. Bardzo dziękuję, panie generale. Juliusz, kieruję kolejne pytanie do Juliusza Sabaka. Jesteś specjalistą do spraw techniki wojskowej. Jak patrzysz na te obrazy, bardzo często zarejestrowane przez bezzałogowce, kolumn pancernych, zmechanizowanych, rosyjskich, gnających na łeb, na szyję, wpadających na miny, niszczonych w zasadzkach. Co po roku wojny możemy powiedzieć o rosyjskiej broni pancernej, zmechanizowanej? Jak to oceniasz? No to jest pytanie bardzo złożone, więc pewnie troszkę mi zabraknie czasu, żeby je tak kompleksowo rozebrać na czynniki pierwsze, więc zacznijmy od tego, co najbardziej zwraca uwagę, czyli te gnające na łeb, na szyję kolumny. I ja myślę, że tutaj jakby wchodzą w grę dwie kwestie. Jedną jest na pewno niedostateczne wyszkolenie, no bo mówiąc bardzo w skrócie, Rosjanie w pierwszych miesiącach wojny ponieśli ogromne straty. W kolejnych jakby te straty rosły, natomiast te najbardziej dotkliwe, czyli dotyczące jednostek uznawanych za elitarne, że tak powiem uderzeniowe, wojska powietrzno-desantowe, te formacje tak naprawdę zostały zdziesiątkowane, przetrzebione. No i trzeba było te straty uzupełniać w jakiś inny sposób. No więc rezerwiści i ta słynna mobilizacja, no to jest metoda, no ale jak wiadomo, no wyszkolenie żołnierza nie w podstawowej obsłudze sprzętu, którą on ma w miarę opanowaną, tylko w działaniu w ramach jednostek, no ale to mamy wojskowego, który może się w tych kwestiach bardziej szczegółowo wypowiadać, no ale trwa. Na pewno nie trwa tyle, ile mieli ci żołnierze, żeby się przeszkolić na te działania, które się odbywają teraz. No i widzimy skutki. Z drugiej strony, moim zdaniem, to jest też kwestia umiejętności i wykorzystania posiadanych narzędzi przez stronę ukraińską. No mieliśmy na przykład te obrazki
kolumn wjeżdżających na pola minowe. Wiele wskazuje na to, że co najmniej w niektórych z tych przypadków te pola zostały rozminowane przez rosyjskich saperów. Ale pomiędzy tym rozminowaniem a wjazdem kolumny Ukraińcy wykorzystali sytuację, wykorzystali artylerię i dokonali tak zwanego minowania narzutowego, czyli de facto zrzucili te miny na nowo i to właśnie na nie nadziały się te rosyjskie pojazdy. No, ale to jest tylko jeden z przykładów. Jakby od początku wojny widzieliśmy, że Rosjanie nie do końca są przygotowani do tego typu konfliktu. Oni popełniali wiele błędów od poziomu strategicznego do poziomu taktycznego. No i to się oczywiście odbijało na stratach i w ludziach, i w sprzęcie. To z jednej strony. No z drugiej strony na pewno dostawy sprzętu zachodniego, uzbrojenia przeciwpancernego, systemy rozpoznania, to wszystko wpłynęło bardzo na możliwości ukraińskiej armii, możliwości reagowania, bo oczywiście po stronie Rosjan zawsze będzie przewaga liczebna, przewaga w ilości luf, natomiast przewaga pod względem świadomości sytuacyjnej, świadomości pola walki, rozpoznania manewru jest po stronie Ukrainy i to jest jeden z tych kluczowych czynników, które moim zdaniem decydują o tym, że Ukraina sobie jakoś radzi, mimo tego, że na przykład te dostawy, o których mówimy, no, są ograniczone z różnych przyczyn. I straty są, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, również po stronie ukraińskiej bardzo duże, zdecydowanie trudniejsze do odrobienia niż straty rosyjskie, jeśli chodzi o liczby. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, zaangażowanie żołnierzy i chęć do walki, no to tu jest przewaga zdecydowanie po stronie ukraińskiej, bo to też może jest sprawa, o której ja lubię często przypominać, że Ukraina prowadzi wojnę de facto od 20 lutego, ale roku 2014, bo to jest rozpoczęcie aneksji Krymu, całej tej ruchawki w Donbasie, która przekształciła się w to tak zwane powstanie tak zwanych republik, a de facto no to były już działania rosyjskie, tylko zakamuflowane w odróżnieniu od operacji specjalnej, jak Rosjanie mówią, od 24 lutego zeszłego roku, która jest po prostu otwartą agresją wobec Ukrainy, bez udawania, że to są zielone ludziki, spontanicznie tworzące się armie wyposażone w sprzęt, który można kupić w każdym sklepie z czołgami i tak dalej. Te wszystkie takie głupawe z naszej perspektywy propagandowe zagrania. No to tutaj mówimy o, jeśli mówimy o Ukrainie, mówimy o kraju, który prowadzi wojnę od 9 lat. I miał czas się przygotować na to, że ta wojna, używając tej terminologii, się odgrzeje, bo ona była bardzo gorąca. Rosjanie nie osiągnęli sukcesów i zrobili to, co robią zwykle Rosjanie, czyli zabezpieczyli swoje dotychczasowe zdobycze i się przyczaili i kąsali w sposób ograniczony, podgrzewali ten garnek tak, żeby nie wykipiał, ale żeby woda pod tą pokrywką bulgotała. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, no rzeczywiście rosyjski sprzęt też ujawnił wiele swoich problemów. Można powiedzieć, że po obu stronach, bo nie zapominajmy, że na początku tej wojny tak naprawdę obie strony używały sprzętu poradzieckiego czy rosyjskiej produkcji, w mniejszym lub większym stopniu ulepszanego gdzieś w toku eksploatacji. Zwłaszcza Ukraina intensywnie modernizowała i odświeżała ten park maszynowy, którym dysponowała. Natomiast my wchodzimy powoli w tą fazę wojny, w której będzie stawał sprzęt coraz bardziej, co do liczby, znaczący zachodni naprzeciwko sprzętu rosyjskiego i ta dysproporcja będzie
jeszcze bardziej widoczna. To tyle jak na razie z mojej strony. Dziękuję bardzo za głos. Dziękuję, Juliusz, za twoją przedstawioną charakterystykę. I przechodząc do Marka. Marku, nawiązując do wypowiedzi twoich przedmówców, a także do tego pytania, jakie ty masz obserwacje, refleksje, jak patrzysz na wojska inwazyjne od początku rosyjskiego uderzenia? No, przede wszystkim bardzo mocno moją uwagę zwraca to, jak duże straty poniosła rosyjska kadra oficerska. Rzecz w tym, że w pierwszych miesiącach inwazji bardzo duże straty poniosła szczególnie ta doświadczona część rosyjskiej kadry oficerskiej. Pamiętajmy, że to byli oficerowie, którzy mieli za sobą już tak naprawdę nie jedną wojnę, bo walczyli oczywiście pod fałszywą flagą w Donbasie, ale pamiętajmy też, że wojowali, szczególnie piloci w Syrii. Niektórzy pamiętali jeszcze przecież co najmniej drugą wojnę czeczeńską, w wojnie z Gruzją, co prawda krótko, bardzo krótką, ale też pewna część z nich brała udział. A niektórzy niewykluczone, że jeszcze pamiętali mało fortunną dla Rosjan pierwszą czeczeńską, no, znaną szczególnie chociażby z tego ataku w noc sylwestrową, prawda? Także w każdym razie to są szczególnie dla Rosjan bolesne straty, bo to są straty, których bardzo długo nie uda się odrobić i Rosjanie dzisiaj bardzo mocno odczuwają szczególnie właśnie brak doświadczonych oficerów i tego średniego i wyższego szczebla, czyli od właśnie porucznika aż nawet po pułkowników. I co ciekawe, bardzo często też żołnierze skarżą się na to, że ich oficerowie przeważnie o nich nie dbają, bo to są osoby, które są obecnie postawione w sytuacji, w której albo wykonają za wszelką cenę rozkazy dowództwa, generałów chociażby, albo postawią się generałom, nie uzyskają awansu, albo spotkają ich inne nieprzyjemności, ale chociaż ocalą ludzi. I teraz pojawia się największy problem. Największą odwagę do, powiedzmy, postawienia się przełożonym, to mieli właśnie ci najbardziej doświadczeni oficerowie. Ich teraz zaczyna właśnie brakować. Teraz na froncie właśnie przeważają oficerowie niedoświadczeni albo tacy, którzy dla awansu lub świętego spokoju są gotowi poświęcić wielu swoich podwładnych, no, byleby następnie móc złożyć raport, że zadanie zostało wykonane. I to jest właśnie obecnie bardzo takim ogromnym obciążeniem dla wojsk inwazyjnych. Kolejnym problemem jest właśnie też to, o czym wspomnieli przedmówcy, czyli potężne straty, szczególnie wśród doświadczonych oddziałów. I tutaj można wspominać formację WDW, ale również spójrzmy na niedawny problem chociażby 155 i jeszcze 40 Brygady Piechoty Morskiej, które oczywiście przy współudziale innych też brygad rosyjskich szturmowały okolice Wuhledaru. No i co się okazało? Kiedy Ukraińcy złapali część z tych żołnierzy, to wyszło na jaw, że część z nich pełniła służbę wartowniczą w portach albo byli to tak zwani ochotnicy, oczywiście w rosyjskim tego słowa znaczeniu, czyli ludzie, którzy nie do końca mieli ochotę znaleźć się w innym miejscu, ochotnicy służący dotychczas na okrętach. Także klasyczni marynarze, tylko że po prostu przebrani tym razem w ten mundur pikselowy, zielony albo jakieś inne mundury w kolorze, powiedzmy, khaki, bo tak naprawdę to też widzimy, że niemal od początku inwazji najeźdźcy są ubrani tak naprawdę w sposób niekiedy różnoraki, naprawdę, nawet w jednym oddziale. Także my tutaj dostrzegamy przede wszystkim i braki w doświadczonej kadrze dowódczej, ale również widzimy też braki doświadczonego żołnierza nawet w szeregach niektórych, wydawałoby się, elitarnych formacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Widzimy tutaj ogromny spadek. Tak samo widzimy przede wszystkim nie upgrade, ale downgrade niektórych, powiedzmy, typów pojazdów.
wykorzystywanych w armii rosyjskiej. Nie chodzi o to, że nagle na polu walki pojawiają się czołgi T-62 i zastanawiamy się, kiedy pojawią się też T-55. Chodzi o to, że nawet wypuszczane teraz z rosyjskich fabryk, na przykład czołgi T-72 czy T-80, one dysponują już teraz gorszymi charakterystykami, jeżeli chodzi o te elementy elektroniczne. Nie dysponują już, powiedzmy, taką noktowizją czy termowizją, jaką posiadały te egzemplarze, które były wypuszczane z fabryk przed dniem inwazji albo w pierwszych miesiącach po, kiedy jeszcze Rosjanie mogli korzystać z różnych podzespołów sprowadzonych z państw zachodnich. Oczywiście niekiedy nie bezpośrednio. Także teraz właśnie widzimy taką jednak no, naprawdę sytuację, kiedy jakościowo armia rosyjska stoi już dużo niżej i rzeczywiście zaczyna starać się walczyć ilością, liczbą. Z tym, że teraz Rosjanie starają się bardziej, zauważmy, oszczędzać swój sprzęt pancerny. Być może oszczędzają go właśnie na jakąś, powiedzmy, nie wiem, główną fazę ofensywy albo na, powiedzmy, cieplejsze miesiące wiosenne, kiedy grunt już będzie utwardzony i będzie można faktycznie wykorzystać czołgi masowo, na pewno w lepszych okolicznościach niż teraz, ale też zwróćmy uwagę na to, że jednak im naprawdę zaczyna troszeczkę tego sprzętu brakować i dlatego skupiają się teraz głównie na wykorzystywaniu formacji piechoty. I to teraz zauważmy, że to piechota głównie ponosi bardzo ciężkie straty. Zdarzały się już przecież dni, kiedy Rosjanie w ciągu doby mogli stracić nawet ponad 1000 żołnierzy. Także to jest no, taka sytuacja dla Rosjan ciężka, ale wydaje się, że oni na chwilę obecną nie są w stanie nic innego po prostu wymyśleć czy zastosować na polu walki. I to, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to również spadek intensywności ostrzałów wzdłuż całej linii frontu. Rosjanie, jeżeli teraz chcą udzielić większego wsparcia swojej piechocie albo działom pancernym, to muszą przede wszystkim zgromadzić jakąś większą liczbę haubic czy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na węższym odcinku i przekazać następnie na ten węższy odcinek większą liczbę pocisków artyleryjskich i rakietowych. A wtedy na pozostałych odcinkach czy pododcinkach sytuacja już wtedy jest znacznie spokojniejsza. Ta intensywność ostrzału spada i to jest właśnie zauważalne, bo jeszcze wiosną ubiegłego roku zdarzało się, że Rosjanie byli w stanie wystrzelić na dobę około 60 tysięcy pocisków dziennie. Potem jesienią ta liczba spadła do 20-20 paru tysięcy na dobę. Teraz zdarzają się dni, kiedy Rosjanie są w stanie wystrzelić kilkanaście tysięcy pocisków. Oczywiście nie oznacza to, że Rosjanom się pociski skończą. Nie, oni będą mieli je do samego końca wojny, nawet definitywnie będą tę wojnę przegrywać. Ale to, co jest bardzo ważne i co zaczynają już rzeczywiście odczuwać sami Ukraińcy, to to, że tych ostrzałów jest po pierwsze mniej, są one mniej intensywne, to jest też bardzo istotne, aczkolwiek trzeba odnotować jedną zmianę, która jest jakościowo dla Rosjan na plus. Jesienią zwiększyła się rola rozpoznania po stronie rosyjskiej. Świadomość sytuacyjna Rosjan się znacząco zwiększyła, w dużej mierze poprzez zaadaptowanie u siebie rozwiązań ukraińskich, czyli szersze wykorzystanie dronów, również komercyjnych, kupowanych chociażby w Chińskiej Republice Ludowej. I to bardzo mocno pomagało oddziałom rosyjskim przede wszystkim w naprowadzaniu ognia artylerii, bo pomimo intensywności ostrzałów w ubiegłym roku ogromnym mankamentem rosyjskiej artylerii to było, że ona stosowała tak naprawdę najczęściej ostrzał sektorowy i większość pocisków tak naprawdę nie dosięgała celu. Bardzo często padała daleko od pozycji ukraińskich, i dlatego też, wbrew pozorom,
choć wykorzystywano właśnie dużą liczbę pocisków, wiele luf, haubic no, zostało po prostu zużytych, to mimo wszystko ten front przesuwał się bardzo powoli, a na niektórych odcinkach frontu w ogóle się nie przesunął. Chodzi tutaj szczególnie o niektóre pododcinki na Donbasie, szczególnie pod miastem Donieck. Także są właśnie pewne zmiany, więcej tych zmian jest dla Rosjan jednak negatywnych, aczkolwiek właśnie no niestety trzeba odnotować właśnie takie pojedyncze aspekty, które no wskazują na pewną poprawę sytuacji po stronie rosyjskiej. To ja może nie będę już przedłużać, oddaję głos. Bardzo dziękuję Marku za opis i też obecnej sytuacji operacyjnej. Część taką podsumowującą możemy powiedzieć, że mamy za sobą. Chciałem przejść do zagadnień dotyczących przyszłości. Chciałem zapytać pana generała, który już nawiązał w swojej wypowiedzi odnośnie mobilizacji w Rosji. Z tych źródeł, które są podawane, wiemy, że mobilizacja odwołana nie została przez Putina, że około 300 tysięcy tak zwanych mobików, czyli tych zmobilizowanych rezerwistów, wzięto w kamasze. Połowa miała trafić na front, ale właśnie, gdzie jest ta druga połowa? Czy Rosjanie szkolą swoje odwody na terytorium Rosji? I pytanie zasadnicze brzmi, czy to jest niebezpieczeństwo dla strony ukraińskiej, że po prostu Rosjanie szykują jakieś dodatkowe siły? Panie generale. Panie redaktorze, szanowni panowie, ja sądzę, że no, z tego, co podają źródła amerykańskie, brytyjskie, jest też skryta mobilizacja, która szacowana jest na około 200 tysięcy. To zgrupowanie, które mówimy o tej pierwszej gwardyjskiej pancernej, które szykuje się właśnie do tej ofensywy wiosennej, wchłonęło zdecydowaną większość z tej liczby 300 tysięcy i tam prowadzi się w tej chwili coś w formie szkolenia zgrywającego, żeby można było przeprowadzić szybko działania ofensywne z zamierzonym skutkiem. Oceniam, że część mogła być też przerzucona na terytorium Białorusi, bo jeżeli w tej chwili Gierasimow bezpośrednio dowodzi tym całym zgrupowaniem działającym na Ukrainie i przygotowującym się do ofensywy wiosennej, to jako strateg, który dość sprawnie porusza się po różnych tutaj takich kruczkach stanowiących o sukcesie bądź też porażce działań zbrojnych, wyprowadzi jedno, dwa uderzenia pomocnicze, bądź też jedno z tych pomocniczych będzie uderzeniem tak zwanym mylącym. Po co? Po to, żeby przede wszystkim wprowadzić Ukraińców w błąd, to po pierwsze. Po drugie, chyba nawet ważniejsze niż to pierwsze, po to, żeby Ukraińcy zaangażowali część sił, która gdzieś czeka w odwodach albo w drugich rzutach, do operacji, do przeciwstawienia się tej ofensywie wiosennej i ona moim zdaniem będzie ogniskowała się właśnie na Donbasie, bo na tym najbardziej będzie zależało Rosjanom i Rosjanom będzie zależało na tym, żeby Krym jak najdłużej pozostał w rękach rosyjskich i odcięcie Ukrainy od dostępu do linii brzegowej, czyli de facto mówimy w tej chwili o Odessie i żeby tutaj zamknąć, połączyć się z tym zgrupowaniem, które stacjonuje w Naddniestrzu, Mołdawia i na tym ta operacja, czy ta ofensywa wiosenna moim zdaniem zostałaby zakończona. Natomiast liczba, czy ona będzie 150, czy 200, czy 300, czy nawet 500 tysięcy, jest o tyle niebezpieczna, że Rosjanie mogą doprowadzić, to przed chwilą mówił dr Kozubel, do tego, że po prostu ta masa będzie szła
Podobnie jak w przypadku dronów i bezzałogowców irańskich, będą szli jedni za drugimi, tylko i wyłącznie po to, żeby doprowadzić do jak najszybszego wystrzelania się artylerii ukraińskiej. I to dopiero stworzy warunki do tego, żeby ruszyła ta podstawowa masa pancerno-zmechanizowana rosyjska i dokonała rozbicia pododdziałów ukraińskich. Inaczej nie są w stanie, Rosjanie doskonale wiedzą, to zresztą dzisiaj, zanim się połączyliśmy, jeszcze oglądałem powitanie prezydenta Bidena. Komentatorzy podawali najnowsze badania opinii publicznej o nastrojach Amerykanów co do zakresu i wielkości udzielanej pomocy dla Ukrainy. Wiemy wszyscy dobrze, że tej amunicji artyleryjskiej brakuje z kilku powodów. Tego nie da się tak na sito uzupełnić, nawet jakby była to amunicja odłamkowo-burząca. No z prostej przyczyny brakuje nam, szanowni panowie, prochu, no i brakuje nam zapalników. Poza tym jeszcze oprócz produkcji, tą amunicję trzeba dostarczyć na teatr działań wojennych, co też nie jest takie proste. I oceniam, że Rosjanie nie będą się dalej liczyli z poziomem strat własnych, no bo nie będą. I w ten prosty sposób, zostawiając sobie tą starą technikę wojskową, na pewno generacyjnie daleko z tyłu za tym, co w tej chwili Ukraińcy posiadają i za chwilę będą posiadać, żeby poprzez wykrwawienie się po pierwsze systemów obrony przeciwlotniczej, a po drugie systemów artyleryjsko-rakietowych ukraińskich sił zbrojnych, doprowadzić do szybkiego wprowadzenia do walki właśnie tych elementów ugrupowania bojowego wyposażonych w bojowe wozy piechoty i czołgi, które no nie będą technologicznie dorównywały temu, co będą posiadali Ukraińcy, ale będą szli bez żadnego wsparcia ogniowego, znaczy to nie jest wsparcie, przepraszam, oni będą mieli swoje wsparcie, natomiast nie będzie walki ogniowej ze strony ukraińskiej. I to daje im gwarancję na to, żeby wykonać takie uderzenie szybko, osiągnąć założone cele i później metodą właśnie, że zajmujemy jeden obiekt, połączenie z siłami głównymi i idziemy do drugiego obiektu. I tak mogą opanować w 100% cały Donbas niestety, jeżeli by do tego doszło. Dlatego też ja upatruję sukces Ukraińców nie tylko i wyłącznie w drastycznym zwiększeniu zaopatrywania ich w amunicję artyleryjską. I to też tą dalekiego zasięgu, bo ta będzie kluczowa w tych pierwszych momentach wyprowadzenia tej operacji, tej ofensywy wiosennej, bo trzeba przeciwnika razić jak najwcześniej, a nie czekać, aż on wejdzie na tutaj ugrupowanie przedbojowe, albo jak już się rozwinie w ugrupowanie bojowe, to już jest wtedy dla Ukraińców za późno i będzie musztarda po obiedzie. No tak, to bardzo ważne, na co pan generał zwrócił uwagę. Też trochę to wybrzmiało we wcześniejszych panu wypowiedziach. No, historia wojen pokazuje, że niestety Rosjanie mają pewną zdolność do odtwarzania swoich sił, pomimo skazywania ich na porażkę. I chciałem Juliusza Sabaka zapytać, jak ocenia to ryzyko w tej konkretnej wojnie? Czy rosyjska armia się odtworzy i zaskoczy Ukrainę, czy już jest na tyle zdruzgotana, że twoim zdaniem tylko kontynuuje taką siłą rozpędu wojny? To jest pytanie bardzo trudne, bo złożone. Z jednej strony, no jak wszyscy tutaj chyba się zgodziliśmy, możliwości uzupełnienia siły żywej w Rosji są nadal spore, mimo tego, że Rosjanie jako obywatele tego państwa, ich liczba się zmniejsza. No to nadal jest to potężne państwo z ogromnym potencjałem, jeśli chodzi o mobilizację.
Natomiast myślę, że coraz większym problemem będzie sprzęt i amunicja, i uzbrojenie szczególnie precyzyjne. To, co mówił Marek Kozubal, że te nowe czołgi, które trafiają z zakładów, są tak naprawdę wersjami uproszczonymi, wyposażonymi w prostsze przyrządy celownicze, obserwacyjne, elektronikę, bo Rosjanie zostali odcięci od wielu komponentów zachodnich. Jest jeszcze trudniej, ponieważ przemysł rosyjski w bardzo dużym stopniu, jeśli nie w absolutnej większości, przemysł zbrojeniowy opiera się na maszynach zachodnich, na urządzeniach, do których trzeba by było z krajów, z którymi Rosja w tej chwili, no bo tak naprawdę to powiedział Putin w swoim niedawnym przemówieniu, orędziu, jest w stanie wojny. I te problemy na poziomie technicznym będą się zwiększały. I zgadzam się, że to nie będzie tak, że nagle Rosji skończą się pociski, no bo ta produkcja nadal będzie trwała, natomiast jakość, czas produkcji, możliwości, one będą systematycznie spadały i będzie się to łączyło z tak naprawdę coraz gorszym stanem ekonomii rosyjskiego państwa. No Rosjanie się w zeszłym roku chwalili dobrym, całkiem wynikiem, jeśli chodzi o deficyt budżetowy na przykład, ale to dlatego, że przerzucili koszty na rok 2023. I z tego co wiem, to w styczniu wyczerpali, zdaje się, 1/4 albo 1/5 planowanego deficytu budżetowego tylko tymi właśnie przesuniętymi w czasie długami, więc ja myślę, że w dużym stopniu Rosji grozi nie tyle to, że jej się skończą jej się czołgi, żołnierze, co że całkiem rozsypie im się ekonomia państwa, którego znacząca większość dochodów pochodzi z ropy naftowej, gazu ziemnego i to są te produkty, które sprzedawano głównie do Europy, która stwierdziła, że no jak Putin nam zakręca kurek i nam grozi, a prowadzi jeszcze wojnę na Ukrainie, no to my zrezygnujemy z tego dostawcy i Rosja co prawda nadal eksportuje mnóstwo w wolumenie, czyli w ilości, ale za ułamek tej ceny zyskują na tym państwa azjatyckie, Indie, Chiny, więc może się okazać, że to Rosja będzie coraz bardziej podupadać jako państwo, prowadząc dla siebie zgubną wojnę, a jego konkurenci, chociażby Chiny, będą się na tym wzbogacać. Więc ja myślę, że w tej szerokiej perspektywie trzeba na tą sytuację patrzeć. No z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że przedłużająca się wojna to jest przedłużająca się tragedia Ukrainy i coraz większe zniszczenie tego kraju, który też będzie się bardzo długo podnosił z tego stanu, do jakiego doprowadzi go wojna, bo ja nie spodziewam się, żeby ta wojna się skończyła jakoś bardzo szybko. Chyba że nastąpią jakieś przełomowe, niespodziewane wydarzenia na płaszczyźnie raczej politycznej niż militarnej. Także no, Rosja, tak jak mówię, nadal ma ogromny potencjał, ale on się systematycznie kurczy i jego jakość systematycznie spada. I to będzie widoczne, to widać w sposobie prowadzenia walki, to widać w jakości sprzętu i takie tam propagandowe akcje w rodzaju wysyłamy na front roboty, one na pewno zniszczą te natowskie czołgi, to jest tylko propaganda. Druga strona tego medalu to jest to, że ukraińska armia
będzie tak naprawdę coraz bardziej natowska w swoim wyposażeniu, w swoim sposobie działania, w swojej organizacji. No, wiemy, że już niebawem zaczną trafiać do Ukrainy zachodnie czołgi, które zapewnią technologiczną zdecydowaną przewagę. Amerykańskie bojowe wozy piechoty Bradley, które no, w porównaniu z pojazdami, które teraz walczą na tym froncie, czyli BWP 1, 2, 3, można powiedzieć, że Bradley w porównaniu z nimi jest jak czołg do transportera opancerzonego czy bojowego wozu piechoty, bo z punktu widzenia jakby poziomu ochrony, no to taki BWP 3, nawet najnowocześniejszy rosyjski, no to ma pancerz z papieru. Więc ta dysproporcja co do jakości sprzętu będzie się zwiększać. Dysproporcja oczywiście na korzyść Ukrainy, natomiast co do ilości sprzętu i ludzi, no to przewagę zawsze będzie miała Rosja, więc no, obawiam się, najgorsze co może się zdarzyć, to jakiś rodzaj impasu tutaj, czyli zrównoważenie się tych dwóch czynników. Dziękuję, Juliusz, za twoje spostrzeżenia, także geopolityczne, także ekonomiczne. Natomiast chciałem Marka zapytać o sytuację operacyjną, gdzie jest obecnie najtrudniej i jakby w tej części dyskutujemy o możliwej przyszłości, gdzie te osie natarcia rosyjskie mogą znaleźć miejsce, twoim zdaniem? Moim zdaniem miejscem głównego rosyjskiego uderzenia będzie zdecydowanie Donbas. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie Rosjanie będą chcieli z pewnością dokonać jakiegoś większego przełomu. To jest rejon pomiędzy Kreminą a Swatowym. Oba miasta są okupowane obecnie przez Rosjan. To jest odcinek znajdujący się na północ od rzeki Doniec, pomiędzy obwodem charkowskim a luhańskim. I tam Rosjanie prawdopodobnie będą chcieli też dokonać uderzenia, wyprzeć Ukraińców najpierw za rzekę Żerebeć, a następnie za rzekę Oskił. I to uderzenie moim zdaniem miałoby charakter pomocniczy względem tego głównego uderzenia w Donbasie. A dlaczego? Ponieważ gdyby Rosjanie znowu zajęli miasto Łyman, zbliżyliby się do rzeki Doniec, to mieliby z tego miejsca naprawdę świetne pozycje do prowadzenia ostrzału rejonu Słowiańska oraz Kramatorska. To z pewnością ułatwiłoby Rosjanom zdobycie w jakiejś perspektywie obu tych miast, a pamiętajmy, że to są dwa miasta bardzo istotne do zdobycia, szczególnie Słowiański jest symboliczny, prawda? On się stał wręcz symbolem pierwszych miesięcy wojny rosyjsko-ukraińskiej, jeżeli chodzi o Donbas oczywiście. Także no naprawdę z wielu powodów Rosjanom będzie zależało, aby dojść właśnie do tych dwóch miast, które znajdują się niedaleko od siebie. I tutaj myślę, że tym właśnie najbardziej zaognionym miejscem walk będzie odcinek i bachmucko-siwerski, czyli tam, gdzie dzisiaj toczą się najbardziej intensywne walki, ale również ja bym zwrócił uwagę na to, co się dzieje pod Donieckiem, na odcinku Doniecko-Awdijewskim. Dlaczego? Ponieważ cały czas trochę w cieniu Bachmutu znajdują się też walki o Awdijewkę, walki o ruiny Marinki i trzeba liczyć się z tym, że za jakiś czas być może Ukraińcy się z Marinki wycofają, bo pamiętajmy, w ruinach wbrew pozorom nie jest wcale tak łatwo się bronić, zwłaszcza wtedy, kiedy te ruiny mogą się zsypać na nas. Dlatego trzeba mieć no, na uwadze jednak to, że z czasem tam Rosjanie dokonają pewnych postępów, aczkolwiek Ukraińcy jeszcze mają za Marinką jeszcze jakieś pozycje obronne. Z kolei Awdijewkę Rosjanie próbują wziąć tak samo jak obecnie Bachmut, czyli próbują oskrzydlić ukraińskie pozycje, jednocześnie wiążąc załogę Awdijewki uderzeniami takimi czołowymi. Dlaczego Rosjanie z kolei atakują Wuhledar? No jest to po prostu jeden z elementów z jednej strony wypchnięcia Ukraińców spod
Doniecka. Ma to bardzo duże znaczenie i praktyczne, i polityczne, ale z drugiej strony chodzi też tutaj o to, aby odepchnąć Ukraińców od linii kolejowej, która biegnie od Doniecka przez Wołnowachę dalej na południowy zachód w kierunku już obwodu zaporoskiego. Gdyby Rosjanom się to udało, to po prostu zwiększą swoje możliwości logistyczne w zakresie zaopatrywania swoich zgrupowań, szczególnie w południowym Zaporożu, bo pamiętajmy, że prawdopodobnie stan mostu krymskiego, również tej części kolejowej, no nadal może być niezadowalający do takiego stopnia, aby można było transportować tą drogą duże ilości zaopatrzenia. Także ja przede wszystkim uważam, że to właśnie tam będzie dochodziło do najcięższych walk. Być może Rosjanie jeszcze będą próbować wyprowadzić jakieś płytkie uderzenia, prawdopodobnie pozaracyjne na odcinku zaporoskim i ewentualnie mogą próbować jeszcze dokonywać podobnych działań na innych odcinkach. Można powiedzieć, że no, z naszego punktu widzenia już starych, czyli ewentualnie mogą podjąć jakieś działania o ograniczonej skali, o ograniczonym zasięgu, na przykład na granicy rosyjsko-białoruskiej, czy chociażby na granicy ukraińsko-rosyjskiej przy obwodzie powiedzmy sumskim albo północnej części obwodu charkowskiego. A zrobią to tylko po to, żeby po prostu utrzymywać w tamtej części Ukrainy część sił zbrojnych tego kraju. Czyli po prostu chodzi o to, żeby odciągnąć chociaż właśnie tych część sił od tego miejsca, gdzie będą się toczyć najcięższe walki. I tutaj też się chcę zgodzić z panem generałem w zakresie tego, że Ukraińcy do odparcia takiego ataku będą przede wszystkim potrzebować dużej ilości amunicji artyleryjskiej. I tutaj Ukraińcom przyda się nawet, powiedzmy, niewielka, wydawałoby się symboliczna liczba pocisków rakietowych o zasięgu no chociażby 150 kilometrów, które obiecano do wyrzutni HIMARS i M270. A dlaczego nawet symboliczna liczba mogłaby coś zmienić? Bo chodzi tutaj głównie o to, aby Ukraińcy celnymi atakami w miejsca koncentracji oraz składy rosyjskie położone ponad kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu, czyli prawdopodobnie już poza zasięgiem tych pocisków do HIMARS-ów, które Ukraińcy już teraz mają, aby można było je porazić i zmusić Rosjan do jeszcze większego odsunięcia tych miejsc koncentracji i składów od linii frontu, co jeszcze bardziej by skomplikowało Rosjanom logistykę. Bo musimy właśnie pamiętać, że to nie jest tak, że Rosjanom brakuje amunicji tylko i wyłącznie z tego powodu, że ona błyskawicznie topnieje na składach, czy też dlatego, że rosyjski przemysł nie jest w stanie wyprodukować dostatecznej liczby pocisków w skali miesiąca. Tutaj też ogromnym problemem dla Rosjan jest to, że himarsowanie zmusiło ich po pierwsze do znacznego odsunięcia swoich składów od linii frontu, to po pierwsze, a po drugie też zmuszono Rosjan do rozproszenia tych zapasów. I to koniec końców doprowadziło do pewnego chaosu i tego, że rosyjska logistyka zaczęła się w pewnym momencie krztusić. I to też miało bardzo duży wpływ na to, że ta intensywność rosyjskich ostrzałów zaczęła spadać. Także nawet moim zdaniem niewielka liczba takich pocisków o dalszym zasięgu może doprowadzić do tego, że Rosjanie po powiedzmy kilku, kilkunastu max uderzeniach stwierdzą, że trzeba jeszcze bardziej przesunąć w głąb własnego zaplecza te składy i miejsca koncentracji i to może w konsekwencji doprowadzić do jeszcze intensywniejszego krztuszenia się i rosyjskiej logistyki, ale również i do zmniejszenia intensywności rosyjskich ostrzałów. A pamiętajmy, że bez dostatecznej liczby pocisków artyleryjskich te postępy rosyjskie będą naprawdę ograniczone. One będą płytkie prawdopodobnie. I tutaj jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo bardzo często tutaj takim podnoszonym tematem są straty rosyjskie.
I tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwa szacunki podawane przez dwa źródła. Jednym ze źródeł jest Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, a drugim rosyjski kanał telegramowy, prawdopodobnie rosyjski, generał rezerwy to się nazywa. I ciekawe jest to, że o ile Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje głównie informacje po prostu o poległych Rosjanach, tych, których udało się przede wszystkim odnotować na froncie bądź strefie przyfrontowej, to generał rezerwy, czyli tak jak się nazywa ten kanał telegramowy, prawdopodobnie podaje również straty obejmujące zmarłych od ran i niewykluczone, że również żołnierzy uznanych za zaginionych. I tutaj jest taka właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo na chwilę obecną Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że od 31 stycznia do wczorajszego dnia, do końca wczorajszego dnia, poległo ponad 16 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Z kolei generał rezerwy podaje, że od 28 stycznia do 18 lutego miało zginąć, umrzeć od ran, chorób, hipotermii około 22 200 żołnierzy rosyjskich. Przy czym te straty obejmują nie tylko żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale również najemników, również żołnierzy z tak zwanych milicji ludowych, pseudorepublik, a tak naprawdę są to po prostu pierwszy i drugi korpus armijny. I te straty obejmują również funkcjonariuszy Rosgwardii oraz FSB. Oczywiście one są bardzo duże. Nieraz się pojawiały pytania o to, czy te straty nie są zawyżone, ale z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę to, no, dlaczego Rosjanie no, mobilizują aż tylu żołnierzy. Niedawno ukraiński wywiad donosił, że Rosjanie skoncentrowali na terenie walk około 320 czy nawet ponad 320 tysięcy żołnierzy, 1800 czołgów. Wiemy, że mobilizacja w Rosji trwa nadal. A to musi oznaczać, że po prostu te straty są dosyć duże. I wiadomo również od lata, że bardzo mocno się krztusić też zaczęła rosyjska służba medyczna. Ona po prostu nie jest w stanie zaopiekować się tak dużą liczbą rannych, i dlatego zresztą od samego początku inwazji bardzo mocno korzystano też ze wsparcia białoruskich szpitali w zakresie opieki nad rosyjskimi rannymi. I to też właśnie wpływa bardzo mocno na wzrost strat nieodwracalnych również wśród rannych żołnierzy rosyjskich. Pamiętajmy też, że te straty prawdopodobnie też dramatycznie wzrosły z powodu taktyki stosowanej przez część rosyjskich prywatnych kompanii wojskowych, przede wszystkim przez Wagnera. Bo tam bardzo często zupełnie się nie liczono ze stratami i nie dbano o to, aby zapewnić najemnikom, szczególnie tym z zakładów karnych, odpowiedniej opieki medycznej. Bardzo wielu z nich po prostu też zmarło na linii frontu. Widzieliśmy też nieraz nagrania przedstawiające żołnierzy, którzy po prostu zmarli z zimna. Także tutaj widzimy tą ogromną bezwzględność wobec własnych podwładnych po stronie rosyjskiej. I myślę, że Rosjanie prawdopodobnie będą nie bez powodu czekać też na wiosnę, ale tą taką bardziej można powiedzieć suchą, po to, aby uniknąć takich sytuacji, jakie miały miejsce pod Bachmutem. Bo po prostu Rosjanie chyba też zdają, moim zdaniem przynajmniej, zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą tak cały czas prowadzić wojny, gdzie te straty po prostu dramatycznie rosną, nie tylko na polu walki, ale również i na zapleczu.
Słuchając Twojej wypowiedzi, Marku, bardzo dziękuję. Przypomniałem sobie, bo wspominałeś o mieście Awdijiwka na wschodniej Ukrainie. Dla Państwa, którzy mogą sobie oczywiście zerknąć na mapę, to jest takie lustrzane odbicie po ukraińskiej stronie frontu naprzeciwko Doniecka, miasto. Ja w tym mieście byłem w 2018 roku i to wówczas było miasto frontowe, gdzie łuny tej linii frontu pod miastem widać było z różnych miejsc tego miasta, gdzie cały czas trwały walki. I proszę zauważyć, ile lat takie miasta są na pierwszej linii frontu i mieszkańcy tych miast cały czas widzą walki i teraz cały czas Rosjanie Awdijiwkę atakują, ona broni się nadal. I chciałem na sam koniec, już w tej naszej ostatniej części, zapytać, może to jest oczywiste pytanie, już panowie do tego nawiązali, między innymi pan generał powiedział o tym głodzie amunicyjnym, jeżeli chodzi o amunicję artyleryjską, ale panie generale, co Ukraińcy powinni dostać i jak pan ocenia dotychczasowe dostawy? Czy to są wystarczająca pomoc? Chodzi mi o pomoc z Zachodu. Nie, no oczywiście, że ta pomoc nie jest wystarczająca. Ta pomoc była realizowana na zasadzie, jak to się mówi, polopiryny i plastra, czyli było coś potrzeba, trzeba było natychmiast wysłać. Tego musi być zdecydowanie więcej. Ja osobiście uważam, że w tej chwili to główny nacisk właśnie na tematy artyleryjsko-rakietowe, które tu u nas już się przejawiały, w tym przede wszystkim niesamowitej ilości amunicji. Nawet jeżeli Rosjanie spadli ze zużyciem dobowym do 20 tysięcy, to nie możemy zapominać, że jeżeli dojdzie do ogniowego przygotowania tej ofensywy wiosennej, ta liczba wzrośnie i to drastycznie. Teraz, żeby Ukraińcy mogli nadążyć za tym, no to w fazach, kiedy mieli najwyższe zużycie amunicji, to sięgało to 8-10 tysięcy. Czyli widzimy, że tutaj co najmniej 6-krotnie bądź 10-krotnie na niekorzyść Ukraińców zużycie amunicji. I oni tego potrzebują. Potrzebują środków rakietowych, które 150, ja bym powiedział, że to jest też za mało, bo mówimy tutaj, i to trzeba otwartym tekstem powiedzieć, o rakietach typu Atakams, które mogą razić cele na odległości do 300 kilometrów. I to jest to, co może w tej chwili nie to, że przesądzić i przeważyć szale zwycięstwa na stronę Ukraińców, ale na pewno będzie swego rodzaju game changerem, który totalnie zdezorganizuje ten pierwszy etap tej ofensywy, czyli wyjście wojsk z rejonów zgrupowania, z rejonów tam, gdzie w tej chwili po mobilizacyjnym rozwinięciu szkolą się i gdzie zgrywają i tam musimy, Ukraińcy muszą tam jak najszybciej razić ogniowo w momencie, kiedy mają dostęp do informacji i nie tyle co w czasie rzeczywistym, bo do tych też mają, ale zbyt dużej różnicy w czasie nie ma, więc wywiad ukraiński działa perfekcyjnie. Na pewno jest im potrzebna też duże wsparcie, jeżeli chodzi o amunicję do systemów przeciwlotniczych i moim zdaniem Rosjanie tutaj przy dużym wsparciu i udziale Iranu będą dalej masowo wykorzystywać drony, więc każdy dobry system antydronowy, który może być wykorzystany, absolutnie natychmiast powinien być dostarczony stronie ukraińskiej i te wrażliwe rejony, które są kluczowe dla prowadzenia tych operacji powstrzymujących ofensywę rosyjską, natychmiast powinny być tam rozmieszczone. Nawet i często spotykamy się tutaj z takim drwiącym odgłosem polskiej miny typu płomień. No przecież prostszego i bardziej niezawodnego elementu jak mina typu płomień nie można sobie wyobrazić i nawet rozstawienie takich urządzeń przez Ukraińców i to teraz jak najszybciej
żeby sygnalizować te ruchy wojsk, czy grup dywersyjnych, czy elementów rozpoznawczych tych wysuniętych, są niezbędnie potrzebne. Są niezbędnie potrzebne i ja bym na tym koncentrował się, jeżeli chodzi o dostawy dla Ukraińców. Bardzo dziękuję, panie generale. Pytanie do Juliusza Sabaka. F-16, Gripeny, Eurofightery, co powinni dostać Ukraińcy? To jest dobre pytanie i Ukraińcy już na nie odpowiedzieli, że przyjmą, myślę, że każdy samolot w rozsądnym czasie. Natomiast docelowo myślę, że marzą im się F-16 i prezydent Zełenski wyraźnie to już nieraz powiedział. Natomiast rzeczywiście lotnictwo i obrona przeciwlotnicza, to ja zawsze powtarzam, są kluczowe w każdej wojnie. A w tej, no widzimy, jak bardzo są istotne. To znaczy, tak naprawdę jednym z powodów tego impasu na froncie jest to, że żadna ze stron nie była w stanie uzyskać przewagi powietrznej. No, co w oczywisty sposób ograniczyło możliwości działania. No, Rosjanie w tej chwili, mimo że jej nie posiadają, próbują intensywnie wspierać swoje jednostki lądowe samolotami, śmigłowcami. To się kończy zwykle w sposób dość opłakany, albo tak jak widzieliśmy na wielu nagraniach, strzelaniem ze śmigłowców, zza przeszkód terenowych, rakietami niekierowanymi na zasadzie spray and pray, czyli generalnie modlimy się, że w coś trafimy, bo obawiają się po prostu wejścia w zasięg ukraińskich systemów przeciwlotniczych, więc to jest bardzo istotny czynnik. I no tak jak mówiłem, tutaj przed chwilą usłyszałem dokładnie to samo, czyli po pierwsze zabezpieczenie miast ukraińskich, system przy obrony powietrznej, który tak naprawdę powstrzyma te, no może nie powstrzyma same ataki terrorystyczne, bo ja je tak traktuję, strony rosyjskiej, czy właśnie element tej totalnej wojny, ale pozwolą skutecznie odpierać te ataki. I te myśliwce, o których mówią Ukraińcy, one w pierwszej kolejności tak naprawdę mają wesprzeć tą obronę powietrzną. Oczywiście, że w dalszej perspektywie to są chociażby te pociski HARM, które wykorzystywali skutecznie na migach przeciwko rosyjskim systemom przeciwlotniczym. No ale to było takie, mówiąc kolokwialnie, spięcie na krótko tych systemów z wykorzystaniem ułamka tych możliwości, więc połączenie zachodniego sprzętu i zachodnich systemów uzbrojenia to jest zwiększenie skokowe możliwości. O ile, tak jak mówiłem, na poziomie czołgów, bojowych wozów piechoty ta zmiana będzie znacząca, to w przypadku obrony powietrznej i lotnictwa, no to taka zmiana jest moim zdaniem rewolucyjna, bo gwałtownie zwiększa możliwości lotnictwa ukraińskiego. I może to być jeden z tych powodów, dla których my tak długo czekamy. Z jednej strony na te właśnie samoloty chociażby, z jednej strony ze względu na to, że procesy szkolenia są po prostu drastycznie dłuższe. Z drugiej strony jest to sprzęt bardzo kosztowny i bardzo skomplikowany, wymagający stworzenia całego zaplecza tych lotnisk, które muszą mieć odpowiednie wyposażenie, odpowiedni sprzęt, odpowiednią obsługę techniczną i odpowiedni stan, czy też standard, żeby można było korzystać z tego zachodniego sprzętu. No i oczywiście jest to pewne ryzyko zaostrzenia konfliktu, jak mówią dyplomaci, no ale ja pytam, jak bardzo można zaostrzyć konflikt, w którym Ukraina jest od wielu miesięcy bombardowana na wszelkie możliwe sposoby i nie mówimy tutaj o atakowaniu celów wojskowych, ale celów cywilnych. Także, no tak jak mówię, jeśli pytać Ukraińców, to F-16, może F-15 albo Eurofighter jako drugi typ.
Jeśli ich pytać, to obrona przeciwlotnicza mocna i dla tych jednostek, które są na pierwszej linii, i dla tych miast, które są na zapleczu, bo nie zapominajmy, że ten sprzęt przeciwlotniczy, który teraz broni ukraińskich miast, trzeba było skądś zabrać. Trzeba go było zabrać tym jednostkom, tym bazom zaopatrzeniowym, tej infrastrukturze gdzieś na froncie, blisko frontu, które były przez nie chronione, więc to też jest osłabienie tych wojsk operacyjnych. Więc tak jak mówię, dobre nasycenie skuteczną obroną przeciwlotniczą i lotnictwo, i to są te dwa czynniki, które moim zdaniem zapewniają, powiedzmy, 70% tych potrzeb przełamania impasu w tej wojnie. To takie jest moje zdanie, ale może troszkę spaczone jako specjalisty głównie od lotnictwa i systemów rakietowych. Ja, jeżeli mógłbym jedno, proszę, tak, zdanie ad vocem do tego, co redaktor Sawa powiedział. Absolutnie należy się zgodzić właśnie, bo tutaj padła jednak kwestia, która nie jest podnoszona przez większość ekspertów, to jest ta infrastruktura, nie zapomnijmy, dedykowana, specjalistyczna do nowoczesnego lotnictwa. Nie zapomnijmy, że maszyny typu F-16, F-15, F-35, no tu nikt nie mówi na szczęście o przekazywaniu F-35, Eurofightery i tak dalej. Są to maszyny, które funkcjonują w środowisku sieciocentrycznym, które przez długie lata jest budowane, stanowiska dowodzenia są wyposażone w odpowiednie systemy i przekazanie teraz maszyny, która po pierwsze musi mieć pewne urządzenia zdemontowane, nie ma żadnego sensu. Jest to bez przeszkolenia pilota, to odnośnie specjalistycznego pilotażu i możliwości i chociażby 60% wykorzystania tego, co na przykład F-16 potrafi, bez specjalistycznej, zaawansowanej elektroniki, sensorów w postaci radarów i innych urządzeń, którymi dysponują na przykład wojska lądowe, nie ma żadnego sensu. To już lepiej przekazać im MiG-29. Dziękuję. Dziękuję, panie generale, za uwagę, czyli niestety melodia przyszłości. Marku, jaka pomoc dla Ukrainy? Ostatnie pytanie. No tutaj nie będę powtarzać za moimi przedmówcami. Ja tylko jeszcze dodam, z mojej obserwacji, no jakby to powiedzieć, czytania, słuchania tego, co Ukraińcy uważają im teraz za potrzebne, to trzeba przede wszystkim pamiętać o moździerzach, amunicji do nich. Oczywiście amunicja artyleryjska, to jest bez zmian. Ukraińcom myślę, że na pewno będą bardzo się przydawały też urządzenia termowizyjne, szczególnie jeżeli będą chcieli prowadzić jakieś kontruderzenia bądź działania dywersyjne w nocy. Tutaj tego typu działania bardzo często okazywały się dużym wsparciem, szczególnie podczas walk jesienią i zimą pod Bachmutem. Dalej, z pewnością Ukraińcom będą niezwykle potrzebne BWP-y i zachodnie KTO. My bardzo często mówimy o czołgach. One no, tutaj pobudzają największą taką wyobraźnię, najbardziej fascynują, ale pamiętajmy o tym, że bardzo ważną rolę też odgrywają bojowe wozy piechoty, kołowe transportery opancerzone. Jeżeli chodzi o BWP, to pamiętajmy, że Ukraińcy ponosili dosyć duże straty w tym sprzęcie, Rosjanie zresztą tak samo, ale dlaczego? Ponieważ BWP 1 i 2 no, posiadają po prostu bardzo skromny pancerz, i po prostu straty w tego typu pojazdach były naprawdę ogromne. A pamiętajmy też, że i u Rosjan, i u Ukraińców tego typu sprzęt się też po prostu zużywa. Niewiele lepiej jest przy BTR-ach 60, 70 czy 80. One też ponoszą duże straty. I tutaj takim dość solidnym wsparciem dla Ukraińców byłyby właśnie przekazywane BWP M2 Bradley we większej liczbie, czy chociażby kołowe transportery opancerzone Stryker. Przez pewien czas Ukraińcy mieli nadzieję na to, że Brytyjczycy przekażą im BWP Warrior, ale wobec problemów z wprowadzeniem nowego BWP w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii, no to raczej Warriorów nad Dnieprem nie zobaczymy. Niemniej
Myślę, że te kilkaset BWP-ów i jeszcze dodatkowe chociaż parę setek zachodnich KTO bardzo solidnie wzmocniłoby i możliwości obronne strony ukraińskiej, ale również i rzecz jasna działania ofensywne. A pamiętajmy, że chociażby ta ofensywa w południowej części Zaporoża, okupowanego Zaporoża, no to mogłaby przynieść naprawdę Ukraińcom ogromne korzyści, bo być może za ciosem udałoby się wtedy wyzwolić również i południową część obwodu chersońskiego i stanąć pod wrotami Krymu. Rosjanie, obawiając się utraty tej swojej perły w koronie, że tak to ujmę, z pewnością wysyłaliby tam bardzo duże siły, tak jak to zresztą robili wtedy, kiedy Ukraińcy wygrażali się, że wyzwolą Cherson, dojdą do Dniepru, no i wtedy zauważyliśmy, że Rosjanie zaczęli koncentrować w prawobrzeżnej części obwodu chersońskiego dość duże siły, dali się wtedy na to nabrać. Tutaj myślę, że Ukraińcy nie będą musieli nawet deklarować chęci szturmowania Krymu, Rosjanie sami z siebie będą tam wysyłać dość duże siły i zasoby, byleby tylko półwysep utrzymać w swoich rękach. I będzie to sytuacja moim zdaniem bardzo korzystna, bo no ja to powtarzam od dłuższego czasu. Wbrew pozorom Krymu nie będzie tak łatwo bronić, a dwa, być może otworzy to przed Ukraińcami pewne okienko, które zresztą otworzyło się dla nich na przełomie sierpnia i września, wtedy, kiedy zaczęli oni planować uderzenie w obwodzie charkowskim. Także będzie to okazja do tego, żeby też wyzwolić kolejne części Ukrainy. Także z mojej strony to tyle, nie będę przeciągać, bo myślę, że jeszcze długo można byłoby mówić o tym, co jeszcze mogłoby się Ukraińcom przydać. I tutaj postawimy kropkę. Jeszcze nawiążę do tego uderzenia na południu, faktycznie takie ukraińskie uderzenie na południu od Zaporoża, gdyby poszło na Melitopol, a nawet dalej do wybrzeża, rozcięłoby zgrupowanie południowe wojsk rosyjskich na pół, co byłoby pogromem dla wojsk rosyjskich, no i też problematyczne byłoby zaopatrzenie samego Krymu, tego Rosjanie się obawiali od początku roku, no i też wielu komentatorów na Zachodzie oczekiwało wręcz takiej ofensywy ukraińskiej. Mamy nadzieję, że ona przeprowadzona zostanie. To był specjalny odcinek skanera Defense 24. Minął rok od rozpoczęcia frontalnej inwazji Rosji przeciwko Ukrainie. Dzisiaj w dyskusji gościliśmy generał Jarosław Kraszewski. Bardzo dziękuję, panie generale. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Juliusz Sabak. Bardzo dziękuję, Juliusz. Dziękuję wszystkim. I był z nami także dr Marek Kozubel. Dziękuję, Marku. Dziękuję, Michale, za zaproszenie. Pozdrawiam widzów.